Siemanko, witam was w kolejnym vlogu i dzisiaj pojedziemy sobie do Grecji. Tak dokładnie jest 26 maja, piątek, 7:16. Jestem już prawie że spakowany. Tutaj jest plecak podręczny, tutaj jeszcze sprzęt, który spakuję, czyli kable i akcesoria do kamerki. Tutaj jest walizka. No i ja się jeszcze spakuję szybko i lecimy sobie do Grecji. Wycieczka klasowa, jakby ktoś pytał. I będzie to seria 10 vlogów, więc myślę, że takie vlogi się spodobają i myślę, że jakbyście zostawili 5000 łapek w górę pod tym pierwszym albo więcej, byłbym serio ogromnie szczęśliwy. A tak poza tym to wszystkie inne filmy nagrałem na zapas tutaj, proszę bardzo. Jest parę filmów nagranych na zapas. No to jedziemy. No, dojechaliśmy sobie ogólnie na stację. Mamy chyba jeszcze tak około godzinę do granicy. No i jesteśmy niedaleko Zakopanego. Na stacji jakiejś i mamy godzinkę do granicy, więc w sumie jeszcze musimy cię nacieszyć polskimi złotówkami. Bardzo, ej, nawet ciepło jest, nie? Jest 12. Idę z Julkiem do Witomy Wos, Zagroda Orawska, hotel, restauracja. Mówiłem wam, że niedaleko Zakopanego, bo góralski język wkracza. Znaleźliśmy się w dzikiej jaskini, w bunkrze szatana, Boxel V2. Emilka, przywitaj się z vlogiem. Elo, siema. No, więc przekroczyliśmy ogólnie granicę. Jesteśmy w Słowacji. No i jedziemy dalej. Ja się, co myślisz o tym, że są kontakty w autobusie? Bardzo, bardzo fajne. Mi się to podoba. Nic tu nie jest w sumie fajne, bo nie jest wygodnie tyle jechać godzin, ale są kontakty chociaż i sobie ładuję telefon, więc to jest spoczko. Idziemy dalej i teraz podążamy w stronę... Wszystko mi się wylewa. Węgrzech, tak? Węgier. Węgier. Jeźdź za granicą! Zatrzymaliśmy się na kolejnym postoju, jesteśmy niedaleko Węgrzech, chyba za pół godzinki mamy granicę. No i zostało nam 1300 km jeszcze do Grecji, więc dosyć sporo, przejechaliśmy już 600. Pani ma kotki. No, fajne. No, jesteśmy ogólnie w restauracji. No i ogólnie wbijacie na mojego snapa, bo tu dużo dosyć dodaję snapów, więc zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo pyszny obiad, zimny, niesmaczny, nie polecam w Słowacji. Ej, ludziska, bo ja nie polecam wam wchodzić do... Dawaj. Ja nie polecam wchodzić wam do łazienek, bo spadają parapety same. Masakra. No i ogólnie zatrzymaliśmy się w Węgrzech, jeszcze jesteśmy w Węgrzech. Za około półtorej godzinki będziemy wyjeżdżać w Węgrzech. Z Węgrzech zatrzymaliśmy się szybko na postój. I powiem wam, że ten vlog będzie taki inny nieco, bo tylko jeździmy dzisiaj i w sumie nic konkretnego nie robimy. No ale do Grecji zostało nam chyba jeszcze 900 km. Dobra, więc ludziska, przekroczyliśmy właśnie granicę i jesteśmy w Serbii. No i jesteśmy w Serbii teraz, jeszcze została Macedonia i Grecja, więc około 800 pewnie kilometrów, coś takiego, i będziemy na miejscu. Jesteśmy na granicy Serbii. No i będą teraz sprawdzać dowody i to wszystko i w sumie jedziemy dalej. No więc ogólnie byliśmy sobie na tym sprawdzaniu dowodów. Sprawdzili nam fajnie. Jasiek, jak się bawisz? Zajebiś. A ten rek? Musimy poczekać, ale...
A teraz do Macedonii wjeżdżamy. O czwarta do Syrii wjeżdżamy. 4:20 jest. I mamy, nie wiem, 500 km jeszcze chyba. Damianek, gdzie jesteśmy, powiedz? Chyba jesteśmy w Macedonii. Jesteśmy w Macedonii, jest 5 rano i sprawdzali nam dowody. Ciężko, drugi tak. raz. Nie wyspany jestem. Skanowali. Godzinę spałem dzisiaj, a wczoraj 2. Jestem niewyspany, masakra. No więc ogólnie jesteśmy na postoju w Macedonii, na stacji. Ogólnie jest wifi, więc sobie korzystam z sytuacji i dodaję kilka snapów. Otwieram też od was snapy. No i sprawdzam wszystkie sociale na szybko i w sumie chyba tyle. Więc ludziska oficjalnie przekroczyliśmy granicę z Grecją i zostało nam praktycznie, no jesteśmy już w Grecji, przejechaliśmy z Krakowa, wyjechaliśmy Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię i no i zostało nam praktycznie chyba 300 km coś takiego, bo tutaj mamy, bo jesteśmy tutaj, a mamy dojechać gdzieś tutaj w te okolice. Jesteśmy na granicy właśnie i jedziemy dalej. Jest która? 9:00, ja nic nie spałem nadal i kurde, słabo mi, ale przeżyję jakoś może. Jesteśmy już sobie w Grecji na postoju. Julek, co o tym myślisz, że dwie godziny temu na postoju było 10 stopni, a teraz jest 30? Jezus, ale... No i ogólnie bardzo się zmienił klimat, bo wiecie, kraje śródziemnomorskie i te sprawy. Ja tak dobry z geografii jestem jednak. Dawaj. Ile? 50 cent to mam. Chcesz? Dobra. Ja nie wiem, czy to jest 50 centów. Ile to jest 50? Lucha, to jest to. Nie, to jest 5. 2000 years later. No, o, mam 50. Julek, mam. Ja się boję. Dawaj, Julek. Dawaj, tyle palisz. Tak, tak. No, a tu wiesz, taki poples. Filip, przedole. A ten mi się śmiał, jak. Nie wiem, gdzie się wrzuć. Wrzuć jeszcze raz. Nie mam grobu. Wrzuć. To na pewno 50 centów. Gdzie tak pisze? Tutaj, 50 cent, jeden kredyt. Wrzuć 2 euro. Dobra, czyli 2 złote zmarnione. Idziemy dalej. Ja bym nagrywał. A, dobra. Komu się stajesz? To dzisiaj... Witajcie. Mój? Gdzie idziemy? Wynająłem kamerzystę do vloga. I będę was oprowadzać, chociaż nie znam nic. Bardzo gorąco jest, powiem wam. Sorry, wiesz ile ja to będę musiał wycinać? Co? Kameruj. Jesteśmy już ogólnie blisko morza, tam widać morze. Ej, o jakie przejście fajne widzisz, że? Uwaga. Zapraszam was, bo ja tylko jeżdżę na benzynę. Proszę. Damian chce wylosować. No, ale to idealnie jest oszukane, no masakra. Ogólnie to jesteśmy w takiej mini galerium handlowym, takiej mini. W Grecji, coś w ten desing. Idziemy. Damian ogólnie stracił już parę euro, albo kilkanaście euro. Co? Widzowie głosują, nie wiem, na coś lekkiego. Daj tego tygryska tutaj. Tu? No. Myszkę mięsną. Ale nie, bo ona spadnie, bo ona jest mała. Na tego spróbuj, czerwonego. Czerwonego dawaj. Ale nie złapie, coś ty. Złapie, to jest złapie. Tak ustawione, stary, że za którymś razem musi złapać. Dobrze jest? Dobrze. Mamy! Co? Nice! Ej, nagrałem to. Tak? No. Co? Piszcie teraz w komentarzach. Nester robi konkurs. Damian jest mistrzem dropów w jakiejś maszynie. Napiszcie, że Damian jest mistrzem w maszynie. Sam powiedz. Damian, jesteśmy już na miejscu. I tu jest huśtawka z Czarnobyla, bo tak wygląda. Damian, jeśli jesteśmy dobrymi przewodnikami, to morze jest na dole. A góry są tam. A góry są tam i ja myślę, że to burza, to są góry takie ciemne. Ogólnie wszystko jest super, ale największy problem jest w tym,
spanie. Że człowiek nie umie się przestawić na taki klimat, jaki tu panuje. Bo dopiero byliśmy w Polsce, w której jest 15 stopni. Minęło dosłownie kilka godzin od postoju, a teraz już jest straszny upał i się nie da wytrzymać. No mówiłem, że Hotel Galaxy lokuje im produkt. Więc ogólnie jesteśmy ludziska już w hotelu i powiem wam, że widok jest nawet spoko. Jest taki basen, ale on nie ma wody, więc w sumie to szkoda, co nie, Bartek? No i ogólnie za 40 minut idziemy sobie na plażę. No, padła mi bateria ogólnie i teraz tak, mamy Wi-Fi, czyli najpotrzebniejszą rzecz, ale jest słabe oczywiście, bo nie jest za darmo z hasłem, więc jest słabe, bo wszyscy korzystają. No i w sumie zaraz idziemy sobie na plażę, przebierzemy się i po prostu widzimy się chyba na plaży. Yo. Ogólnie tak, idziemy sobie, deszczyk zaczął padać. Pachnie jakimś kopytami. Tak, pachnie schabowym. Idziemy sobie na plażę ogólnie z Damiankiem. I... No i dwie... No, idziemy sobie na plażę i zobaczymy. Ja ją widziałem na mapach Google. Idealnie patrzyłem. Dwa dni temu na mapach Google patrzyłem sobie to miejsce z tego. Z Ludka, co nie? A teraz jestem w nim. 2000 km. Masakra. No pewnie. I could do this all day, I could do this all night, all month, all year, for my whole entire life. Przyjeżdża do Grecji. Złamane krzesło. Ogólnie to wleciałem do wody. Nie przemyślałem trochę. I sobie wybiłem chyba palca, bo nie mogę ruszać. No to ogólnie kąpiemy się, Damianek, przywitaj się. Wybiłem sobie palca u nogi i u ręki. Tak, nie mogę ruszać. Ale ma być pod tym odcinkiem za to 500 łapek w górę, naprawdę. Nie mogę ruszać, ale woda jest świetna. I po prostu aż nie wierzę, że pływam w Grecji, w morzu. Palec mnie boli, nie mogę ruszać, ale jest dobrze. Ale liczy się zabawa, co nie? A tam wybite palce to już skutki. Co? No więc siemano, jest ogólnie godzina 19 albo 20, nie sprawdzałem na zegarku, więc wam nie powiem. Więc chciałem zrobić szybkie odprowadzenie po moim pokoju w Grecji. Tak oto wyglądają drzwi. Tutaj wchodzi się do łazienki, która jest w krytycznym stanie, ponieważ podłoga jest cała mokra i jak widzicie, no to jestem ja. Zaraz wam opowiem, co się w ogóle stało z tym palcem.
Ona nie wygląda zbyt dobrze, więc... Więc najlepiej jak sobie ją zamkniemy. Tutaj jest jakaś szafa, która skrzypi. No i przechodzimy, tutaj jest jakaś półeczka, tu się telefon mój ładuje. Tu jest lodóweczka, która nawet chyba działa, więc to jest spoczko. Tutaj mamy światło ogólnie. Nie, to jest... Aha, to jest to światło. Chciałbym zobaczyć ogólnie, zaświecić ogólnie światło. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Tutaj jest, mamy ogólnie pokój czteroosobowy, ponieważ nie mogliśmy się dobrać, musieliśmy ogarnąć szybko jakiś pokój. Ogarnęliśmy pokój czteroosobowy, trochę to jest syf. Naprawdę nie pytajcie mnie, o co chodzi z tą lampą, ponieważ mnie dosłownie nie było tutaj pół godziny, bo poszedłem do lekarza, a tu się dzieją takie dziwne rzeczy. No więc dalej. Dobra, nieważne. Ja nie pytam, co tu się dzieje. No i ogólnie tak wygląda. To wszystko to jest takie... To jest taki grecki klimat, ponieważ wszystko jest ciasne i jak widzicie sami, pokój jest po prostu ciasny i jest mało w nim rzeczy. Tutaj ogólnie mamy jeszcze ciekawą rzecz, bo spray niebieski, a tam jest jeszcze spray różowy do włosów, więc myślę, że to możemy jeszcze spoczko wykorzystać. No i ostatnia rzecz, która jest kurde tutaj na tym pokoju, to oczywiście balkon, na który nie będę wychodzić, ponieważ już go wam pokazywałem. I tak on oto wygląda, tam jest widok na basen, teraz pada deszcz, no i chyba w sumie tyle. Ogólnie otwieram sobie jakiś Jazz Cool i tak naprawdę nie wiem, co to jest za napój. On jest zgnieciony i z tego, co pamiętam, kupiłem go w Polsce. I teraz się zdziwicie, po co nam pokazujesz napój, który kupiłeś w Polsce? Myśleliśmy, że zrobisz jakiś kurde unboxing napoju, który kupiłeś w Grecji. I sam nie wiem, bo jest to dziwny jakiś napój. Jest to jakieś zmiksowane owoce. Ale z tego, co czuję, powiem wam, że czuć wszystkie owoce. No i ogólnie ludziska, będziemy powoli kończyć dzisiejszego i wczorajszego vloga, ponieważ ten vlog składał się z dwóch dni. Opowiem wam jeszcze na koniec filmiku, co się stało, dlaczego po prostu mam opatrunek na palcu i ogólnie opowiem wam coś o Grecji, co zauważyłem, chodząc, spacerując właśnie po mieście i idąc do samego lekarza, to co zauważyłem. Jest godzina dokładnie 19:50, więc prawie 20, a cała grupa nasza poszła na spacer, a ja z dwoma paniami po prostu byłem u lekarza i po prostu wracaliśmy do lekarza, złapał nas deszcz, więc wróciliśmy do domu, bo pomyśleliśmy, że po prostu spacer nie ma sensu, a grupa inna, czyli te 50-60 osób jest gdzieś teraz na mieście. Więc na te pierwsze dwa dni byłoby tyle. Wiem, że vlog był trochę dłuższy, ale po prostu nie chciałem już oddzielać, bo pierwszy półtorej dnia jechaliśmy i tylko zostało nam pół dnia na jakikolwiek odpoczynek. No i co, myślę, że vlog się spodobał. Zostawcie 5000 apek, będę miał motywację do kolejnych. A jeśli chodzi o palca, co mi się stało, to teraz historia. Pewnie widzieliście wideo przed chwilą, jak wlatywałem do morza. Tutaj jest Damian. No. I ogólnie wpadliśmy na pomysł, że sobie wlecimy tak do morza z Damianem. No i wszystko spoczko. No i w ubraniach sobie wlecieliśmy. I ja miałem taki plan, żeby sobie wlecieć do pasa. No i wlatuję. Ale zapomniałem, no że wiecie, może w Grecji, to nie może w Bałtyku, tam nie ma piasku, tylko tam są kamienie. Więc potknąłem się i wylądowałem na ręce i uderzyłem z całej siły palcem o kamienie plus jeszcze w dwie nogi. No i okej. I wszystko spoko, nie boli mnie, ale co się okazało, potem palec mi tak spuchnął, że były dwa palce normalnie w jednym. No i ogólnie byłem u lekarza właśnie i ten lekarz był bardzo ciekawą osobą, ponieważ miał korzenie polskie, rosyjskie, greckie, jakie jeszcze? Ruskie, angielskie. Miał tyle korzeń ten lekarz, masakra, więc gadał w wielu językach. No i bardzo miły gościu, założył mi takie usztywnienie i tylko jest mocno stuczone. No, więc ludziska, to było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się, do następnych jutrzejszych vlogów i bye.